Proszę Państwa, kolejne spotkania w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Żółtych Strojach Dolnośląskiej. To takie moje słoneczniki i w strojach biało-czerwonych Małopolska. Trzecią kwartę mamy, a na tablicy 35-28 prowadzi Dolnośląskie. 7 punktów, niewiele, ładne wyjście Małopolska. W trakcie meczu króciutki wywiad. Kontuzja pozbawiła cię finału, prawda? To ty jesteś uczestnikiem Marcin Gordatkamp. Z kim byłeś tam? Tu nie ma nikogo. Oprócz ciebie tylko ty jesteś tylko ze wszystkich, co byli. No tak. Bo nie ma Dziekańskiego, nie ma jeszcze tego, no. Lisa. A co ci się stało? Spadłem na kolegi nogę. Czyli gdyby kuska nie skakała? A teraz dopiero widzę trenera Dzierkowskiego. Witam WKK. Tak, proszę Państwa, ja serdecznie witam pana Łukasza Dziarkowskiego, który rok temu wygrał Olimpiadę z Dolnośląskim, pierwsze miejsce w Giżycku. Gratuluję. Mistrzostwa tylko dwa razy Dolnośląskie miał. Rocznik 93, pan Potoczny i teraz 2-1 pan trener z WKK. I to jeszcze na obcej ziemi, na warmińsko-mazurskim wojewódzkim. Proszę Państwa, w zespole małopolskim, jak się zauważyli, 15 ten co rzuca. I jeszcze jeden zawodnik, 13 to są bliźniaki. Jędrzejczaki. I 1 minuta 51 sekund do zakończenia trzeciej kwarty. 5 punktami prowadzą gospodarze województwo dolnośląskie. Gospodarze 22. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Drugi rzut wolny i piłka z boku. Marcin. Jędrzejczak. Drugi trafił Maciek. Dołu spodni macie? Punkty zaliczone.
To na razie tyle, do usłyszenia, do kolejnego filmiku.